Czy można mieć kłopot z Ewangelią? Na pewno można mieć kłopot z Ewangelią. Wiele osób ma kłopot z Ewangelią. Nawet nie chce słuchać. Ale dzisiaj mamy taki fragment Ewangelii, z którym nawet ci, którzy chętnie słuchają Ewangelii, się w nią wczytują, próbują ją zrozumieć, próbują nią żyć, mają problem. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj Pan Jezus chwali nieuczciwego zarządcę. To znaczy Pan z przypowieści chwali swojego nieuczciwego zarządcę, ale wydaje się, że Pan Jezus też się pod tym podpisuje. I z tą Ewangelią rzeczywiście mieli problem choćby wcześniej filozofowie, którzy wręcz twierdzili, że Pan Jezus pochwala niemoralność, pochwala nieuczciwość w Ewangelii. Ale nie o tym chciałbym dzisiaj mówić. Chciałbym powiedzieć o tym, że różne są próby wyjaśnienia tego zarządcy, o co chodziło z tym, że kiedy Pan postanawia pozbyć się go z urzędu, pozbawić go pracy, ten natychmiast wzywa różnych dłużników swojego Pana i daruje im część długu. Pan pochwalił swojego zarządcę. Pan Jezus też mówi, że ludzie tego świata są bardziej sprytni od tych, którzy do Królestwa Bożego należą. Więc jakby to lepiej zrozumieć i wytłumaczyć? Prawdopodobnie chodzi o to, to jest jedna z teorii wytłumaczenia tej przypowieści. Chodzi o to, że bardzo często majątek był w posiadaniu kogoś, kto tam nie rezydował i dawał ten majątek zarządcy, a zarządca miał też pewne swoje przywileje. Mógł z tego majątku Pana pożyczać ludziom na jakiś tam procent, choć było to zakazane oczywiście przez Pismo Święte. I bardzo często to on ustalał ten procent, na jaki procent. Czasami też Pan się zgadzał, aby zarządca ten procent zatrzymywał dla siebie od długu. Nie wiemy, czy tak dokładnie było. W każdym razie jest możliwe, że ów zarządca, wzywając tych dłużników swojego Pana, po prostu podarował im ten procent, który by się jemu należał, jako zarządca. Więc można powiedzieć, że ten człowiek, chcąc zachować dobre relacje z ludźmi, chcąc sobie ich pozyskać, zrezygnował z czegoś, co miało być dla niego. I tak mi się wydaje, że dobrym momentem jest ta Ewangelia, aby zadać sobie pytanie, ile my jesteśmy w stanie poświęcić, albo z czego jesteśmy w stanie zrezygnować, żeby pozyskać kogoś dla Królestwa Niebieskiego. Rodzice na przykład, z czego są w stanie zrezygnować, żeby pozyskać swoje dzieci dla Kościoła, żeby namówić swoje dziecko, żeby z nim poszło na mszę świętą, żeby było bliżej Pana Jezusa, żeby się zaangażowało w Kościół, w parafię. Z czego są w stanie zrezygnować? Ty, z czego w stanie jesteś zrezygnować swojego, aby kogoś pozyskać dla Pana Boga?